Pragnę serdecznie Państwa powitać na dzisiejszej konferencji prasowej dotyczącej wycławskich wakacji. Proszę Państwa, chcielibyśmy pokrótce przybliżyć ofertę, jaka została przygotowana przez wszystkie instytucje, zarówno kultury, placówki sportu, szkoły, dotyczącej właśnie wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Szczegółowa oferta została zamieszczona w wrocławskim informatorze wakacyjnym. Chcieliśmy taki informator przygotować po to, żeby zgromadzić w jednym miejscu wszelkie informacje, które dotyczą wrocławskich wakacji. Proszę Państwa, pozwolę sobie poprosić dyrektorów poszczególnych placówek, instytucji, aby przybliżyły Państwu w sposób bardziej szczegółowy to, co zostało przez nich przygotowane jako oferta wakacyjna. Może poproszę Panią dyrektor Aleksandrę Kamińską, aby Państwu przybliżyła troszeczkę bulwar sztuki. W tym roku Bulwar Sztuki będzie co drugi weekend. Postanowiliśmy, że co niedziela odbywać się będą zajęcia na bulwarach, zajęcia wakacyjne. Będą to zajęcia naprzemiennie z bulwarem sportu. Będzie Bulwar Sztuki w jedną niedzielę, za tydzień będzie Bulwar Sportu. Też szczegóły są w informatorze kulturalnym, natomiast ponadto jest jeszcze plakat, w którym są zawarte informacje bardziej szczegółowe o każdym terminie. W godzinach od 15 do 19 zapraszamy na bulwary co tydzień w niedzielę. Za każdą imprezę odpowiada konkretna instytucja bądź Miejski Szkolny Związek Sportowy. Ponadto będą również odbywały się koncerty i występy na scenie pływającej. Również terminy są zawarte szczegółowe właśnie w tej ofercie. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławku przygotowała dla czytelników bogatą ofertę. W każdej chwili bibliotecznej dzieci będą miały dostęp do komputerów, do gier planszowych oraz będą organizowane w miarę oczywiście potrzeb uczestników letniego wypoczynku różnych przedsięwzięć w poszczególnych filiach. Wydaje mi się, że takim najważniejszym wydarzeniem, jeśli chodzi o filie biblioteczne, to jest wakacyjny dyżur bajkowy, który będzie się odbywał w różnych miejscach na terenie naszego miasta. Będzie w Piaskownicy, na osiedlu Południe i tam proponujemy Teatrzyk Artere, który przedstawi przedstawienie o wilku i zającu. Będzie również dyżur bajkowy na dziedzińcu Centrum Kultury Browarde. Będzie również taki dyżur bajkowy na wrocławskich bulwarach i tę ofertę przygotowała filia numer 11, która mieści się w Centrum Kultury Browarde, ale to jest filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Serdecznie zapraszamy. W pozycji Galerii Sztuki Współczesnej chciałabym szczególnie zwrócić uwagę na plastyczne warsztaty twórcze pod taką letnią, wakacyjną nazwą Owoce Lata. W tych warsztatach będziemy się odwoływać do symboliki owoców, podań, legend, bajek, baśni, których tematem, czy których występuje, których tematem są owoce. Te zajęcia będą inspirowane także działaniami współczesnej sztuki plastycznej. Zarówno formy przestrzenne, jak i malarskie prace będą technikami, które wykorzystamy podczas tych warsztatów. Zajęcia planujemy organizować w przestrzeni galerii, w sali wystawowej, w pracowni plastycznej, a jeśli tylko pogoda pozwoli, zajęcia będą się odbywały w plenerze na skwerze imienia Lecha i Marii Kaczyńskich. Ta oferta adresowana jest przede wszystkim do grup zorganizowanych, ale na zajęcia plenerowe zapraszamy wszystkie dzieci, które lubią plastykę, które chciałyby się plastycznie pobawić.
całą ofertą, którą przygotował Teatr Interseryjny na nadchodzące wakacje, mogą się wrocławianie zapoznać za pośrednictwem informatora, który był tu już wcześniej rzeczony. Będzie można również się zapoznać z tą ofertą za pośrednictwem naszej strony internetowej, a także profilu na portalu społecznościowym. Jako że zaczynamy mocnym akcentem 10. edycją wakacyjnego Festiwalu Teatrów Dziecięcych z zagranicy, to od tego chciałbym zacząć i o tym przedsięwzięciu kilka słów powiedzieć. Jest to już 10. edycja festiwalu, co potwierdza chyba, że festiwal cieszy się zarówno zainteresowaniem zespołów polonijnych, które do nas przyjeżdżają, jak i wrocławian. Festiwal to przedsięwzięcie, w którym Teatr Interseryjny uczestniczył od samego początku. Już od kilku edycji współtowarzyszy nam Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, a także Teatr Ludzi Upartych działający przy Teatrze Interseryjnym. Na festiwal przyjeżdżają zespoły polonijne z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, a także Czech. Będzie to w bieżącym roku 9 zespołów z zagranicy, a także jeden zespół polski, łącznie 11 przedstawień konkursowych. Przedstawienia te będą oceniać jurorzy w składzie Tomasz Grychoczyński, prorektor Akademii Teatralnej w Warszawie, Jerzy Rochowiak, dramaturg i krytyk teatralny, a także Jolanta Wołejko, aktorka, oraz Jan Polak, aktor i reżyser, przy okazji dyrektor Teatru Interseryjnego w Wrocławku. Serdecznie wrocławian zapraszamy na czwartek i piątek na przedstawienia konkursowe, które rozpoczynają się o godzinie 15.30 w Teatrze Interseryjnym. Tradycyjnie biletem wstępu na te przedstawienia będzie przyniesiona przez widza książka. Książki te następnie pojadą z zespołami za granicę. Jeżeli chodzi o ofertę kierowaną do osób z zewnątrz, czyli nie do uczestników festiwalu, a do wszystkich wrocławian, to serdecznie zapraszamy również na taką wisienkę na torcie. Będzie to przedstawienie plenerowe, które odbędzie się w piątek o godzinie 21.30 na przestrzeni znajdującej się przy międzyosiedlowym basenie miejskim przy ulicy Wysokiej. Serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, Centrum Kultury Browar B, które funkcjonuje w czterech miejscach, tak zorganizowany ma czas wakacyjny dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży, żeby w zasadzie w każdym tygodniu, w którejś z placówek ta oferta wakacyjna była realizowana. W niektórych sytuacjach oczywiście te propozycje się nakładają, dlatego ten wybór po prostu musi być dokonany już bezpośrednio przez rodziców i młodzież. Zaczynamy już od początku lipca. Są to zajęcia, które proponujemy w samym browarze w przy ulicy Łańskiej 28, wejście od strony Bechiego, bo w tej chwili mamy od właśnie od ulicy Łańskiej remonty. Proponujemy od poniedziałku do czwartku zajęcia od godziny 10 do 13. I są to zajęcia związane przede wszystkim z działaniami manualnymi, plastycznymi. Będą to zajęcia z instruktorami rysunku, będą zabawy z gliną. Nazwaliśmy konkretnie poszczególne zajęcia, na przykład bibuła design. Będziemy się uczyć pracy z bibułą i wytwarzania różnego rodzaju ciekawych przedmiotów właśnie z bibuły czy z kartonu. Każdy dzień ma niejako swoją technikę. Będą także zabawy na dziedzińcu. Zatem w plenerze również będzie można realizować te spotkania. I tak będzie przez praktycznie cały lipiec. Od 6 do 17 lipca także w Klubie Stara Remiza odbywa się cykl zajęć, takich także dopołudniowych głównie, ale będą propozycje i na popołudnie, jeżeli będą zainteresowani. To będą zajęcia zarówno w klubie, jak i w terenie. Będziemy wychodzić do ciekawych miejsc we Wrocławku. W planie są także wyjścia na przykład do Parku Linowego czy na basen. Także te spotkania w Starej Remizie będą miały formę półkolonijną. W klubie Łęk będą realizowane zajęcia w takich dwóch seriach, zarówno w lipcu, jak i
w sierpniu. One nazywają się ogólnie Włocławek tak, nuda nie. Nudzie stawiamy tutaj zaporę. Rzeczywiście zainteresowanie dla działań w UNW jest bardzo duże. Mamy tam grupę osób, którą staramy się jakoś tak, no, mówiąc w cudzysłowie, zagospodarować, żeby wszyscy no, mogli skorzystać z tych zajęć, chociaż rzeczywiście zainteresowanie jest bardzo duże. Oprócz takich dwutygodniowych serii, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu, zajęć w Łęgu, które będą polegały, to znaczy też będą bardzo różnorodne, oprócz działań takich zarówno w samej placówce, jak i na terenie towarzyszącego podwórka klubowi, czy też w mieście. Będą na przykład zajęcia, już dzisiaj się one zaczynają, będzie wieczorny biwak w Łęgu. Ta forma sprawdziła się już w zeszłym roku, jest bardzo duże zainteresowanie. Po prostu dzieci spędzają czas wieczorem w Łęgu, tam nocują pod opieką instruktorów i także rodzice w tym pomagają. I mimo tego, że to jest na terenie osiedla, w którym mieszkają, to samo to wieczorne spotkanie to jest bardzo dobrze odbierane. I tak jak mówię, powtarzamy to, ponieważ już ta forma się sprawdziła w ubiegłym roku. W Łęgu również w każdy poniedziałek, oprócz tych dwutygodniowych serii półkolonijnych, będą w każdy poniedziałek zajęcia takie dodatkowe, co poniedziałek przez całe wakacje. Natomiast na Zazamczu od 20 lipca mamy taką też dwutygodniową serię zajęć, nazywa się to Wakacyjni Detektywi. I tam także no, zajęcia będą zarówno realizowane w klubie Zazamcze, przy współpracy zresztą także z istniejącą tam od niedawna miejską filią Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak i będą również zajęcia na zewnątrz, poza klubem. Dwutygodniowa seria też już w tej chwili, z tego co wiem, są tam listy tworzone, albo być może już listy zainteresowanych osób są zamykane, bo naprawdę bardzo, bardzo duże jest zainteresowanie tą ofertą wakacyjną. I w zasadzie, może powiem jeszcze o jednej rzeczy, która będzie związana też z czasem wakacyjnym w sierpniu. To jeszcze jest troszkę przed nami, jeszcze jest jakiś okres, żeby o tym przypominać, ale planujemy 21 lub 22 sierpnia. To jest jeszcze do uzgodnienia. Festiwal papieru to będzie taka całodniowa propozycja zabawy, której no, głównym bohaterem będzie papier w różnych postaciach. Tektura, papier i tak dalej. Będą to zajęcia manualne, zajęcia sportowe, zajęcia, które polegać będą na przykład na wykonywaniu odzieży w cudzysłowie z papieru. Chcielibyśmy na to zwrócić uwagę. To będzie krótko przed wakacjami. Być może właśnie uda nam się zorganizować też jakąś pulę nagród, które no, niewątpliwie też będą związane z papierem, bo działania w szkole na tym także polegają, że potrzebne nam są różnego rodzaju wyroby z papieru i chcemy podkreślić znaczenie i też jakby tutaj ekologiczne względy związane z tym materiałem. Dziękuję bardzo. Jeszcze bym poprosiła Bulwar Sztuki, tak? Bulwar Sztuki nie, bo krótko już był omawiany, natomiast scena na wodzie. Proszę Państwa, scena na wodzie będzie towarzyszyła Bulwarom Sztuki. Generalnie chcielibyśmy, żeby była wtedy także czynna, kiedy, czy też żeby była zagospodarowana, kiedy będą realizowane poszczególne bulwary sztuki, czyli 12 lipca, 26 lipca, 9 sierpnia, 23 sierpnia i 30 sierpnia. I propozycje są oczywiście no, przede wszystkim koncertowe, przede wszystkim muzyczne. Zapraszamy na bulwary sztuki, na scenę pływającą. Będzie zaproszony zespół z klubu Zazamcze, jeden z zespołów, które na co dzień w Zazamczu jakby ma swoje miejsce i tam odbywa próby.
12 lipca. 26 lipca będzie zespół Niespodzianka Pana Janka. 9 sierpnia zespół Willi Moje Unit, to jest Wojciech Hamkało i towarzyszący mu muzycy. 23 sierpnia, to znaczy tutaj mamy pewne wątpliwości, dlatego że będzie wtedy Biesiada Kasztelańska we Wrocławku i będzie to spora konkurencja dla sceny pływającej, ale prawdopodobnie, jeżeli no, uda nam się tę grupę zorganizować, byliby laureaci konkursów, którzy w różnych okolicznościach, w różnych konkursach w browarze byli prezentowani, jakby którzy zostali laureatami różnych konkursów w browarze, bo naprawdę stwierdzamy, że warto pokazać te osoby szerzej niż tylko przy okazji konkursu, ponieważ naprawdę mamy bardzo utalentowaną młodzież i we Wrocławku, i poza Wrocławkiem, i to nie jest truizm, tylko w tym roku no, rzeczywiście kipiało tych talentów i chcieliśmy ich wszystkich razem i jeszcze raz pokazać właśnie na scenie pływającej i to będzie prawdopodobnie 23 sierpnia. 3 lipca będzie występ zespołu Łęgowianie. 17 lipca odbędzie się koncert zespołu Leslau i 22 sierpnia to jest jeszcze sytuacja, którą tutaj organizacyjnie dogrywamy. Mamy zamiar pokazać zespół Majestic.